Witam Was serdecznie, drodzy widzowie, jako że jutro Baltic Porter Day. To tradycji musiało stać się zadość, ponieważ ta degustacja już jest taką kanałową tradycją, bodajże chyba pojawia się cyklicznie od trzech lat. I piwo także tradycyjne z browaru Bojanowo, jak co roku, właśnie w okolicach Baltic Porter Day. W Lidlu są dostępne porterki, i jest to oczywiście warka 2022. Także jestem ciekaw, jak ta najnowsza warka Bojana Porter smakuje. No dobra, etykietka widzę chyba praktycznie taka sama, jak była w zeszłym roku. Być może się mylę, ale. Tak na pierwszy rzut oka nic tutaj mojej uwagi nie zwraca. Oczywiście jeszcze będę szedł do piwnicy, bo kupiłem jedną sztukę należak, także jeszcze sobie obejrzę zeszłoroczną etykietkę, natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że, że jest ta sama. Chociaż być może jakimiś szczegółami się różni, no ale to zobaczymy. Co my tu mamy? Ekstrakt 22, alkohol 9, yy, data ważności 3.01-2023 rok. Yy, piwo pasteryzowane, niefiltrowane, może zawierać naturalny osad drożdżowo-chmielowy. Składniki: woda, słody, jęczmienny, pizneński, monachijski, karmelowy, karamunisz 2, yy, pszeniczny czekoladowy. Chmiele, marynka, lubelski i drożdże. Czyli chyba skład także jest ten sam co w zeszłym roku. No więc zobaczymy jak to piwo smakuje. Oczywiście, jak już mówiłem, jest dostępne w Lidlu. 5,99 kosztuje, także nie jest to jakaś kosmiczna cena. No ale zaraz zobaczymy jak z jakością. Oczywiście kapsel firmowy browaru, bojanowo. Dosyć lekko szedł, muszę powiedzieć, nawet nie poczułem, że otwieram. No i przelewam piwo do szkła. Tak, degustacyjnie, ponieważ jeszcze dzisiaj chcę nakręcić dwa odcinki dla Was, żeby nadrobić trochę zaległości, więc nie będę tutaj przesadzał z ilością. Piwo ciemne, nieprzejrzyste, taki ciemny brąz, może taka lekka mieć gdzieś tutaj. Piana mało obfita, jasnobeżowa, głównie drobno i grubo-pęcherzykowa, całkiem przyzwoita moim zdaniem. Wąchamy. Dużo takiej, właśnie kawy, lekko palonej kawy, kakao. Czekolada. Pojawia się też taka nuta mleczna, lekko-mleczna. No, ciut karmelku oczywiście gdzieś tutaj mm, też jest. Taka nuta mleczno-waniliowa. Tak, taka nuta mleczno-waniliowa. Na początku kojarzyła mi się ona z taką stuprocentową mlecznością, natomiast teraz muszę powiedzieć, że troszeczkę pojawia się taki minimalny aromat waniliowy gdzieś tutaj, także... Taka mleczno-waniliowa nuta, bo nie jest to taka y, czysta wanilia. Próbujemy. Muszę Wam powiedzieć, że porterek bardziej taki risowy. Y, dość mocno zaakcentowana kawa, y, gorzka czekolada, y, oczywiście kakao. Piwo jest tak najbardziej wytrawne. Goryczka, muszę powiedzieć, że jest taka. Przyzwoita, solidnie średnia. Także jest to taki porterek, bym powiedział, bardziej agresywny, bardziej gdzieś skręcający w stronę Risa. Już tutaj żadnej takiej nuty wanilii mlecznej nie czuję. No chociaż może delikatnie na zasadzie autosugestii. Tak, natomiast dominuje tutaj głównie czekolada, kawa, no i oczywiście duża doza kakao. Tak jak mówię, piwo wytrawne, goryczka średnia. Także powiedziałbym, że gdzieś bardziej ten porter skręca w stronę Risa, jest taki bardziej agresywniejszy. Natomiast nie jest zły, i muszę powiedzieć, że tutaj to wszystko bardzo fajnie ze sobą gra, ani ta goryczka jakoś tutaj nie przeszkadza, nie jest nieprzyjemna, ani to kakao, czekolada, kawa. Także jest to moim zdaniem, całkiem spoko piwko, chociaż bardziej taki porter, tak jak mówię, skręcający gdzieś w stronę Risa. Ja sobie oczywiście jeszcze przeleżakuję tę jedną butelkę, którą jeszcze mam w zanadrzu, zobaczę jak ten porterek się zmieni, może coś więcej z niego wyjdzie. Natomiast myślę, że teraz też nie jest jakiś zły, aczkolwiek tak jak mówię, jest to bardziej taki. Agresywniejszy porterek skręcający w stronę Risa. Także, no cóż, to by było ode mnie na tyle. Oczywiście, jeżeli piliście to piwo, to komentujcie, jak Wam smakowało, czy macie podobne spostrzeżenia do moich. Natomiast, jak dla mnie, myślę, że nie jest to złe piwo i jak za te 6 zł to, to myślę, że bez obaw można brać. Także to by było na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.